magiczna sztuczka. Abrakadabra! Brawo, Luluś! Dzień dobry, Lulusiu! Dzień dobry, Zosiu! Dzień dobry, Kropko! Dzień dobry, dzieci! Dziś bawimy się w cyrk z Lulusiem. Przedstawiam wam Lulusia, czarodzieja. Witam państwa! Lulusia, akrobatę! A na koniec Lulusia, żonglera. Brawo, Luluś! A gdzie klaun? Nie wystąpi? W każdym cyrku musi być klaun. Ach, klaun! Kropko, ty możesz być klaunem. Ja? Ja. Bo ty masz duży, czerwony nos. Ej, wcale nie mam dużego nosa. To duży nos? Nie, Kropko. No proszę. Ale jest czerwony. Ha, wcale nie, różowy. A z różowym nosem nie mogę udawać klauna. No cóż, zdaje się, że mogę zrobić tylko jedno. Kochani, popatrzycie, jak rysuję klauna? O, tak! Chętnie! No to do roboty! Rysowanie klauna zaczynam od głowy. O taki! Pomogę ci, Lulusiu! Teraz zrobię dwie kropki do oczy. Kółeczko to nos i bardzo duże usta w kształcie banana. A ja narysuję mu trójkątny kapelusik. Tra-ta-ta-ta! Bardzo śmieszny! Pod kapelusza sterczą mu włosy. Następnie rysuję kółko z dwoma trójkątami. To jest kokarda. Teraz jeszcze bluzeczka. I dwa prostokąty. To ramiona. Ja dorysuję mu dłonie. Jedna i druga. Szerokie spodnie. O takie. I wielkaśne buty. Co ja tu widzę? Są tu małe dzieciaki? Tak, są. Witajcie, witajcie, maluszki. Nazywam się Prot, wasz klaun. Dzień dobry, panie klaunie. Kto za moimi plecami robi puf? Nie daruję. Zaraz złapię tego, kto wciąż za mną chodzi. Bracie, wróć tu. Och, patrzcie, naprawdę poszedł. Zosiu, nic się nie martw. Mam pomysł. Rysowanie klauna zaczynam od okrągłej głowy. Zrób dwie kropki do oczy. Kółeczko do nos. Bardzo duże. Podobne do banana. Na głowie klaun ma trójkątny kapelusik. A spod kapelusika sterczą mu włosy. Potem rysuję wielką kokardę. Kółko z dwoma trójkątami po bokach. Teraz kwadrat to bluzka i dwa prostokąty to ramiona. No i dorysuj mu dłonie. Jeszcze szerokie spodnie. O takie. I naprawdę wielkie buty. Trzeba jeszcze klauna pokolorować kredkami, jakie kto lubi. Witam was, drogie dzieci. Dzień dobry. A,
moimi plecami. Ja? O, nic takiego. Powodzenia! Do zobaczenia!